Ta jedna lampa już jest zrobiona, teraz mam drugą. Do czego zmierzam? No są strasznie zadymione i tak naprawdę ta powłoka lustrzana jest taka matowa, no ale nad żarówką, nie wiem czy widzisz, jest po prostu ta powłoka spalona, wypalona. Ona teraz, próbując to przecierać, to ta powłoka, zresztą tu widać, tu już zeszło do gołego, do gołej blachy, nie ma tego sreberka, tak to nazwijmy. I teraz metal, żeby zrobić takie lustro, to jest proces metalizacji próżniowej, rozebranie lamp, przygotowanie tego lustra, napylenie nowej powłoki aluminium na to lustro, no to by kosztowało 300 zł za lampę, czyli 600 zł za komplet. Taniej kupisz nowe zamienniki jakieś. Co ja w tej chwili robię? Ja te lampy oczyszczę, tak żeby... Zobacz, tak żeby... Tu palcem tylko chcę pokazać, żeby uzyskać te idealne sreberko, tak to nazwijmy, tą powłokę lustrzaną. Także ja te lustro i klosze umyję, a to co jest wypalone, okleję ładnie taśmą aluminiową, tak, czyli też aluminium pokryję, tak żeby chociaż może nie idealnie, ale w większym stopniu odbijało to w tych miejscach światło. I te lampy składam, tak żeby można je było dzisiaj odebrać. Thank you.